Witam Was, moi kochani, naturalnie. Długo mnie tutaj nie było, ale to dlatego, że dużo się dzieje. Dużo na wiosnę mam inspiracji zawsze. Może dlatego też, że czuję wiosnę w powietrzu, czuję zapachy i to mnie inspiruje. I mam już dla Was część niespodzianek, o których Wam mówiłam, między innymi w zimie. I dzisiaj chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o, ponieważ już są poduszki antyzmarszczkowe, opaski takie, które spełniają różne funkcje, także okładów na oczy, na przeciwbólowe, na czoło. Projektowałam je jakiś czas temu już, udoskonalałam, testowałam i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Poduszki wyglądają, może najpierw powiem o opaskach. Opaski wyglądają w ten sposób. To są takie woreczki, ale wyprofilowane trochę na oczy. Może tak pokażę. Będą miały funkcję ściągania poszewki, także będziecie mogli sobie je spokojnie prać, żeby zachowywać czystość, która przekłada się też na czystość naszej twarzy. Jak wiemy, też jest ważne, żeby wymieniać, często prać pościel, ponieważ nie mamy zanieczyszczeń, które przenoszą się na naszą twarz. Drugą poduszką, już taką większą, jest poduszka antyzmarszczkowa. Wygląda w ten sposób. Też oczywiście będzie możliwość wymienienia, ściągnięcia sobie i uprania poszewki. Poduszki są z recyklingu, są z materiału z lnu, który, jak wiemy, też fajnie wpływa na naszą skórę. Jest delikatny, miękki, ale jednocześnie przepuszcza powietrze. I co jest najważniejszego w tych poduszkach? One są wypełnione gryką. Przynajmniej na razie, ponieważ mam też inne pomysły, jeżeli ktoś, bo wiem, że są osoby, które nie przepadają za tym, ale na razie myślę, że pozostanę przy tym. Dlaczego? Dlatego, że gryka ma niesamowite właściwości termiczne. Co to oznacza? To oznacza, że możemy sobie ją podgrzewać w piekarniku lub chłodzić w lodówce. W zależności od tego, czy chcemy swoje ciało czy jakieś miejsca schłodzić, czy rozgrzać. I teraz tak, te właściwości najbardziej się przydadzą przy tych właśnie opaskach, które mają spełniać funkcję okładu na bolącą głowę na przykład, lub okładu na oczy, który ukoi nasze zmęczone oczy, zadziała przeciwobrzękowo, czy przeciw limfie, która się zbiera, szczególnie rano mamy tak zwane te woreczki nasze pod oczami niechciane, więc możemy wtedy taki okład sobie schłodzić. Woreczki na dzień dzisiejszy są z gryką, ale będą też, już są jest część gotowych, z ziołami i też zioła będą podług właściwości, więc w opaskach będzie na pewno lawenda, która działa uspokajająco, kojąco na sen. W późniejszym etapie też będą takie, które wspomagają naszą okolicę oczu, działają właśnie tak kojąco i sprawiają, że nasza opróchlizna schodzi szybciej. Więc tą poduszkę możemy chłodzić, można na chwilkę sobie albo dać do zamrażalnika, albo do lodówki po prostu. Nic się z tym nie dzieje, tak jak mówię, woreczki można sobie, poszewki można sobie prać. I co ważne, do gryki jest też dodawana sól kłodawska, która oczyszcza nasze drogi oddechowe, zatoki, więc jeżeli ma ktoś problemy z zatokami, to bardzo fajnie takie okłady zadziałają terapeutycznie. Co jest ważne jeszcze, że gryka odpycha pole elektromagnetyczne. Także jeżeli jesteśmy poddani takiemu polu magnetycznemu przez monitory, przez komórki, z którymi niestety bądź co bądź śpimy gdzieś obok, czy telewizora, też wiemy, że ważne jest, żeby wyłączać jednak te czujniki, ale tak czy tak na nas to bardzo wpływa, to jest bardzo zdrowy sen.
Druga poduszka antyzmarszczkowa, oczywiście ją też możemy sobie rozgrzać, ona ma takie same funkcje, ale tutaj jest ona ma działać, przeciwdziałać naszym powstawaniu zmarszczkom, na które mamy wpływ, i to są te zmarszczki senne. Ona jest wyprofilowana właśnie podług naszej twarzy. Jest też dopasowana do naszego kręgosłupa, do naszego odcinka szyjnego, barków, więc w momencie, w zależności na jak śpimy, czy na boku, czy na plecach, możemy sobie ją dopasować. Oczywiście najlepszą pozycją na naszą twarz i na to, żeby nie powodować sobie dodatkowo tych zmarszczek właśnie takich sennych, można spać na boku. Więc w ten sposób jest wyprofilowana, kładziemy głowę w ten sposób i zobaczcie, w tym momencie nie zgniatamy sobie policzka, głowa nam wygodnie leży, kręgosłup się, szyja tutaj dopasowywuje. Gryka powoduje to, że nasze ciało się jakby wkomponowuje w kształtem w poduszkę, więc wszystko mamy fajnie tutaj podniesione, to co trzeba podniesione. I nam kręgosłup jakby nie wisi w powietrzu. Był o tym odcinek kiedyś, jak powstają właśnie te senne zmarszczki. Bardzo często śpimy na boku i zobaczcie, co się dzieje. Bruzda wargowo-nosowa nam powstaje. Powstają nam także kurze łapki, które zobaczcie, przy zgniataniu, jeżeli tak śpimy, tak samo jak podpieramy rękę, wszystko nam się tutaj zgniata. Możemy przeciwdziałać zmarszczkom nie tylko przy ćwiczeniu jogi twarzy, automasażom czy pielęgnacji w dzień, ale także nocą, żeby sobie nie powodować tych zmarszczek, które po prostu sami sobie tworzymy czy utrwalamy właśnie. Oczywiście, co jest jeszcze fajne w tych poduszkach, możemy sobie skraplać. Ja oczywiście kocham olejki, jak wiecie, więc dodatkowo można sobie skrapiać tą poduszkę i ona przez to, że gryka ma bardzo takie właściwości właśnie termiczne, czyli bardzo fajnie wchłania i zatrzymuje czy zapach, czy temperaturę, to w momencie, kiedy sobie na przykład zrobimy okład z mięty pieprzowej, ja sobie tak ostatnio robiłam, położymy się w ten sposób, bardzo szybko zatrzymamy to działanie olejka i spowoduje to, że po prostu bardzo szybko poczujemy to, niekoniecznie smarując, a właśnie leżąc sobie z takim okładem, na przykład zimnym, bądź po prostu kładąc sobie po prostu tak poduszkę, jak jest, i to dodatkowo przez to, że robimy sobie kompres, dodatkowo jakby zatrzymuje i wchłania nam się olejek w górne drogi oddechowe. Poduszka antyzmarszczkowa także będzie na bazie soli kłodawskiej. Będą też poduszki z kawą i z ziołami. Będę też o tym pisała, jakie będą do wyboru. Przy tej poduszce najważniejsza jest funkcja ułożenia twarzy. Przy tej okładu na oczy, czyli w ten sposób, jeżeli chcemy sobie zadziałać na oczy zmęczone, kładziemy ją właśnie na oczy i jak widzimy, ona jest na tyle szeroka, że czoło też nam obejmie, albo możemy po prostu na samo czoło. Ja naprawdę jestem zachwycona, dużo czytałam, dużo się interesowałam właśnie takimi poduszkami już kiedyś, sobie wymarzyłam, że takie zaprojektuję. Będą także inne produkty, na przykład takie jak organizery na olejki, jeszcze ich nie udostępniłam, ponieważ jeszcze je dopracowywuję. Ale poduszki już są. Jeżeli macie pytania jakieś, spostrzeżenia, możecie pisać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, bo będzie dużo teraz o śnie, o którym już pisałam na Facebooku, więc jeżeli chcecie, odsyłam Was do posta na Instagramie i na Facebooku. I pamiętajmy, dlaczego postanowiłam stworzyć te poduszki? Ponieważ sen jest bardzo ważny na nasze zdrowie i na naszą urodę, ponieważ podczas snu regenerują się nasze komórki, regeneruje się nasze ciało, wszystkie układy, krążenia, oddechowe, wszystko się uspokaja, balansują nam się hormony i to jest udowodnione w medycynie, że sen jest bardzo ważny, szczególnie dla dzieci. Podczas snu dzieci jest rozwój wzrostu, u dorosłych jest to
zachodzą procesy antyoksydacyjne, więc jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli się źle czujemy, jeżeli mamy, tak jak teraz jest prześlenie wiosenne, mamy gorsze samopoczucie, bardzo ważne jest też, żeby wypoczywać. Czyli nie tylko aktywność fizyczna, nie tylko trening mięśni, ale także odpoczynek jest bardzo ważny. Więcej możecie sobie przeczytać w poście. No i co? Mam nadzieję, że Wam będą się podobać, służyć. Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. No i co? Pa, pa, pozdrawiam pachnąco. Pięknej wiosny Wam życzę.